i kolegów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Jesteśmy w przededniu 21 października, czyli dnia, kiedy miała się odbyć inauguracja kolejnego, 19 już naszego roku akademickiego. Niestety sytuacja tak się rozwinęła, że musieliśmy odwołać tę inaugurację dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Dla poczucia tego, że to my jesteśmy najważniejsi, nasze zdrowie i dla nadziei, że to się w końcu kiedyś ustabilizuje na tyle, byśmy mogli wrócić do normalności. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, chciałabym powiedzieć, że wszyscy w zarządzie zastanawiamy się nad tym, jak to przetrwać. To już pół roku, kiedy nie możemy się spotkać, to już pół roku, kiedy nie możemy działać. Tyle pomysłów, tyle energii, tyle planów jakby nie może być zrealizowanych. Ale z drugiej strony myślę sobie głośno tak, że kiedyś to wszystko się skończy i wróci być może do w miarę normalności, a być może do całkowitej normalności i nie możemy zapominać o tym, że 19 rok się skończy naszej działalności, jaka by ona nie była, a przed nami marzenia o wielkim jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby wejść w ten rok 20-lecia tak, jak się należy Uniwersytetowi, za całą pracę, za wszystkie pomysły, za to, że 20 lat jest z nami mnóstwo ludzi od samego początku, za to, że jesteśmy to winni sobie. Więc nie dajmy się pokonać koronawirusowi. W sensie absolutnym i całkowitym. Nie tylko utrzymując ten rygor sanitarny, spróbujmy skorzystać z nowych technologii, jakie są. Przecież mamy wspaniałe doświadczenia, były cudowne zajęcia w poszczególnych grupach zainteresowań. One się odbywały tutaj lub w sali obok, która jest zamontowana. Wykorzystajmy to, co daje nam życie i nowoczesna technologia. W związku z tym ja proponuję taką rzecz, że ludzie, którzy są w naszych poszczególnych grupach, będą się mogli zrealizować w domu. Stawia swój laptop albo ten smartfon i nagrywa. Na przykład, ja nagram piosenki, szanujmy wspomnienia. Prześlę to mailowo Markowi. Marek obrobi i na stronie naszego uniwersytetu opublikuje. Krótko mówiąc, rozumiem, Andrzej, że chcielibyśmy przejść na system pracy uniwersytetu online, tak? Żeby po prostu jakby te wszystkie nasze pomysły, żeby te wszystkie nasze możliwości nie upadły. Dokładnie, chociaż będzie to nieco zmodyfikowane, ponieważ to nie jest dosłowny online, czyli w czasie rzeczywistym. Takie nagrania, czy na przykład melomanii, czy historia bliżej życia, czy klub podróżnika i tak dalej, robiliby indywidualnie w domu i przesłali naszemu wspaniałemu montażyście i kamerzyście Markowi, który to obrobi i w formie gotowej, z pewnym opóźnieniem czasowym zaprezentuje, żebyśmy mogli w tym uczestniczyć. Tak, ja myślę, że to jest jakaś szansa dla Uniwersytetu, ale przede wszystkim ogromna szansa dla tych osób, które tak naprawdę, tak jak i my zresztą, tęsknią za tym, co było i tęsknią za tym życiem i chcieliby oderwać się od tej niekoniecznie wygodnej rzeczywistości. Chcielibyśmy żyć, po prostu żyć normalnie i działać normalnie. Ja myślę, że małe grupy przecież mogą się spotykać przy zabezpieczeniu się z każdej strony, przy zachowaniu tej podstawowej jakby formy bezpieczeństwa, ale przecież mogą. To nie znaczy, że przestaliśmy oglądać telewizję, to nie znaczy, że przestaliśmy wychodzić do sklepu, to nie znaczy, że przestaliśmy żyć. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Bardzo żywotną kwestią Uniwersytetu jest sama siedziba. Siedziba istnieje, siedziby nie można wyłączyć. Mając ją, musimy pokonywać pewne koszty. To jest
chociażby telefon, energia, ocieplenie i tak dalej. Ty najlepiej wiesz. Tak, stałe opłaty. Co to jest? Tak. Bez tego umrzemy, pokona nas koronawirus, pokona nas jako tych, którzy mają tak cudowną siedzibę. Dla mnie jest zrozumiałą kwestią, że część naszych słuchaczy wstrzymała się z opłacaniem składek, bo o, nie wiadomo, to nie działa, to tego. Nie działamy w tamtym, ale to wszystko istnieje. To wymaga pewnych kosztów. Jeżeli nam nie pomożecie i nie uiścicie, przynajmniej za pierwsze pół roku, mówię o tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, to niestety możemy grozić paraliż nawet w takiej formie, jak teraz się z wami kontaktuje. Dokładnie, może się okazać, że sytuacja się, że tak powiem, wypogodzi, wyjdzie w końcu słońce na niebie, a my nie będziemy mieli co ze sobą zrobić, gdzie się podziać i trzeba będzie stwierdzić po prostu, że te 19 lat to tak naprawdę było bez sensu.